To dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie na konferencji prasowej po wyborach do Rady Miasta i pierwszej turze wyborów prezydenckich. Bardzo mi miło, witam serdecznie wszystkich Państwa, a także kołobrzeżan. Drodzy Państwo, chciałbym na samym wstępie powiedzieć, że od kilkunastu miesięcy rozmawialiśmy z kołobrzeżanami na temat miasta i tam najczęściej padały takie opinie w rozmowach, że Kołobrzeg zasługuje na zmianę, że to, co dzieje się w Kołobrzegu od lat 12, to jest to, co trzeba po prostu zmienić. To były najczęstsze jakby wnioski z prowadzonych rozmów. Drodzy Państwo, dlatego w programie, który przygotowałem jako kandydat na prezydenta, były bardzo konkretne, szczegółowe propozycje, które miały zmienić Kołobrzeg na lepsze miasto. Jak Państwo wiecie, w trakcie tych wyborów prawie 4,5 tysiąca kołobrzeżan opowiedziało się za taką zmianą, którą proponowałem. To bardzo dużo osób. Chciałbym z tego miejsca bardzo serdecznie podziękować wszystkim moim wyborcom, każdemu z osobna, za każdy głos, który został oddany na moją skromną osobę. I chciałbym zapewnić Państwa, że te głosy nie są zmarnowane, że będę na straży tych zmian, które proponowałem jako radny Rady Miasta. Za ten wybór bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Ta duża liczba głosów niestety nie przełożyła się na możliwość uczestnictwa w drugiej turze wyborów prezydenckich, ale jest to kapitał, który zamierzam wykorzystać dla dobra miasta Kołobrzeg. Szanowni Państwo, w trakcie tych wyborów osiągnęliśmy także drugi sukces, mianowicie Klub Prawa i Sprawiedliwości podwoił swoją liczbę osób w stosunku do obecnej Rady Miasta. Powiększył się z trzech osób na sześć osób. Dzisiaj chciałbym króciutko przedstawić i przypomnieć w zasadzie osoby, które będą w klubie Rady Miasta funkcjonowały. Jest z nami pani Renata Brączyk, przyszła radna, jest pan Piotr Rzepka, jest pan Bartosz Bieńkowski i znany wszystkim pan Krzysztof Plewko. Jest jeszcze pan Jacek Kalinowski, który niestety nie może być dzisiaj z nami obecny jako szósta osoba, oczywiście ja także. Drodzy Państwo, to, co chciałbym dzisiaj Państwu przekazać, to przed nami oczywiście bardzo trudny wybór. Nie ukrywam, że szczególnie dla naszego środowiska, bo będzie to wybór między panią Anią Mieczkowską, która jest członkiem Platformy Obywatelskiej i od 12 lat bierze udział w rządzeniu miastem, a panem Jackiem Woźniakiem, który jest od 20 lat w samorządzie kołobrzeskim i także ma na swoim koncie koalicję i współpracę z Platformą Obywatelską. Ten wybór jest na tyle trudny, że podjęliśmy w tej chwili konsultacje wewnętrzne, dyskutujemy ze środowiskami, które wybrały moją osobę jako kandydata na prezydenta i ten dialog, który prowadzimy, mam nadzieję, zakończy się jakimś uzgodnieniem, wspólną decyzją w tym zakresie. Jestem osobą, która ma zdanie na ten temat, natomiast ciężar prawie 4,5 tysiąca głosów, za które jeszcze raz serdecznie dziękuję, zobowiązuje do pewnej postawy, którą ja nazywam odpowiedzialnością. Odpowiedzialnością za przyszłość Kołobrzegu. Dlatego jeśli Państwo pozwolicie po tych wewnętrznych konsultacjach we wtorek, w przyszłym tygodniu poinformuję Państwa o decyzji, jeśli chodzi o poparcie kogokolwiek, jeśli takie będzie w drugiej turze wyborów prezydenckich. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Proszę. Czy to będzie poparcie pańskie jako Macieja Wejnarowicza, czy poparcie całego klubu? Mówię o tym, że ja oczywiście mam swoje zdanie na ten temat, natomiast telefony, dyskusje, które w tej chwili już prowadzimy, a także spotkania, które przed nami powodują, że będziemy chcieli przedyskutować to, który z tych wariantów będzie korzystniejszy dla Kołobrzegu, bo chcę podkreślić, my nie przyszliśmy tutaj do Rady Miasta i nie startowaliśmy w wyborach dla stanowisk, dla jakichś celów osobistych.
Reprezentujemy nurt służby publicznej. Nie będziemy handlować żadnymi stanowiskami, tylko będziemy z kimkolwiek, tylko będziemy patrzeć na dobro miasta. Dlatego konsultacje i owszem, odbywają się, ale w środowisku naszych wyborców. I ta decyzja będzie jakby pochodną tych konsultacji i tą decyzję zakomunikuję we wtorek na konferencji prasowej. Jasne, oczywiście Prawo i Sprawiedliwość jest częścią tego środowiska, o którym dyskutujemy i tutaj jakby stanowisko Prawa i Sprawiedliwości jest dość jasne. Natomiast trzeba sobie zdawać sprawę, że także wśród wyborców były osoby niezwiązane z Prawem i Sprawiedliwością, więc to jest element wewnętrznych konsultacji. I ja nie wykluczam, że stanowisko będzie podobne jak Prawa i Sprawiedliwości we wtorek, natomiast na tym etapie jest za wcześnie, aby o tym mówić. Wypowiadam się w imieniu swoim własnym i klubu, przyszłego klubu radnych Rady Miasta. Czy na Waszą decyzję będzie miał wpływ list księdza Wilka, który mamy jakby... To znaczy... Nie będzie, znaczy każdy głos będzie istotny i będzie brany pod uwagę. Natomiast mówiąc szczerze, nie spodziewam się, aby ten list wpłynął na ostateczną decyzję. Ale w rozmowie z naszym portalem mówił Pan o tym, że poprze Pan kogoś. Tak, bo ja osobiście mam pogląd na ten temat. Ja się po swoich poglądów nie wstydzę i poinformuję o tym fakcie również. Natomiast szerzej uważam, że należy do sprawy podejść po prostu odpowiedzialnie i zakomunikować jakby decyzje, które zostały wewnętrznie uzgodnione. Ja rozumiem, że radni mają takie same zdania. Myślę, że tak, oczywiście. Znaczy radni... Przyszli, tak? Obecni przyszli radni, radni już dyskutowali, mamy wypracowane pewne rzeczy. Maciek nie powiedział jeszcze o trzeciej opcji, którą omawialiśmy, że mamy większość z Jackiem Woźniakiem w Radzie Miasta. I gdyby został układ taki, jaki jest na przykład, gdyby... Ja oczywiście też pani Mieczkowska nie pasuje, ale do pana Jacka też nie mam sentymentu, więc ja nie będę głosował. Ja mówię o sobie, za nikim. I teraz ten układ, który jest w tej chwili, że prezydentem jest na przykład pani Mieczkowska, ale mamy większość w Radzie z panem Woźniakiem, to my naprawdę mamy bardzo duży wpływ na miasto. I ten układ to jest jeszcze trzecia możliwość. I nad tym będziemy rozmawiali, będziemy dyskutowali. Także taka możliwość... Proszę? To znaczy nie mówmy o koalicji. Dla mnie, po tych doświadczeniach, które miałem przez 4 lata, po tym, co się działo w Radzie, uważam, że najzdrowszym układem jest Platforma zostaje w swoim klubie, pan Jacek w swoim, my w swoim. I my decydujemy wspólnie później w klubie, jak głosujemy, dla dobra miasta. I myślę, że pozostali radni w pozostałych klubach, patrząc na wyborców, chcąc jednak wypełnić ich wolę, też będą dyskutowali i podejmowali decyzje w swoim klubie. I ja mam nadzieję, że w końcu w Radzie Miasta będzie tak, że radni będą podejmowali decyzje tylko takie, które są dobre dla mieszkańców i dla miasta. Tak, czy Państwo rozmawialiście też z Jackiem Woźniakiem, ze mną Mieczkowską, bo usłyszeliśmy, że konsultujecie na razie te decyzje wewnątrz swojego środowiska. Natomiast co z tymi dwoma sztabami? Gratulowaliśmy, natomiast nie prowadziliśmy dyskusji w tym zakresie. Myślę, że w tej chwili wszyscy są skoncentrowani. Mówię o tych dwóch sztabach pozostałych na wyborach, które się dzieją i widzimy z tego, że jeden i drugi sztab zamierza te wybory wygrać i na tym się koncentrują, a my mamy, podkreślam to, jesteśmy klubem, który ma 6 radnych, to co pan właśnie Krzysztof powiedział, więc drugim klubem w mieście. W związku z tym niezależnie nawet rzeczywiście od wyniku wyborów będziemy starali się być klubem, który będzie stał na straży uczciwości, sprawiedliwości i przede wszystkim korzystnych uchwał na rzecz naszych mieszkańców i będziemy blokować wszystkie te inicjatywy, które w naszym odczuciu będą te miasto po prostu sprowadzały do relacji zaspokajania grup określonych interesów. Tym bardziej, że widzimy, że niestety skład Rady Miasta Kołobrzeskich Razem jest dość lobbystyczny. W związku z tym musimy bardzo tutaj, bardzo uważnie się przyglądać i pracować, żeby nie zaszkodzić mieszkańcom Kołobrzegu. To pani redaktor wyciąga takie wnioski. Pytam, bo
Jasne, my patrzymy po prostu na realia, tak? Widzimy, co się dzieje. Jednym z elementów naszego programu był, znaczy generalnie hasło Sprawiedliwy Kołobrzeg oznaczałoby jakby nie być na usługach określonych grup interesu. I dzisiaj mamy już ujawnione jako żywo w Radzie Miasta te interesy, więc wydaje nam się, że Klub Prawa i Sprawiedliwości będzie po prostu bronił interesów mieszkańców. No, panie redaktor, proszę przyjrzeć się składowi rady, składowi klubu Kołobrzescy Razem i wyciągnąć wnioski. Nie, reprezentować oczywiście, bo każdy radny reprezentuje określoną grupę wyborców, tak? Jednocześnie oczywiście prowadzi określoną działalność zawodową, tak? Istnieje takie ryzyko, że będzie chciał wykorzystać swoją pozycję jako radnego do, zawsze takie ryzyko istnieje, do realizacji określonych interesów. Ale mówią Państwo, chcą Państwo wejść jakby w koalicję z osobą, o której mówi Pan o tym, że chce Pan realnej zmiany w mieście Kołobrzeg. A chcą Państwo poprzeć kogoś, o którym Państwo mówili niedawno, że to jest część układu, część starego systemu. To znaczy, proszę nie, jeszcze coś dodam, proszę nie mówić chcą Państwo. Ja wczoraj korespondencję, nie mieszkańcy, wczoraj wymieniłem korespondencję z posłem Hocem wieczorem i jasno i wyraźnie poinformował mnie jeszcze raz, że PiS jako PiS nie popiera w tej chwili żadnej grupy. Więc jeżeli, i poseł też napisał mi wprost, jest demokracja, jeżeli ktoś od nas będzie chciał poprzeć kogoś, to ma takie prawo, ale nie jako my, jako PiS i nie jako ogólnie. Także... Nasi wyborcy to odpowiedzialne osoby, mają poczucie odpowiedzialności, z całą pewnością będą chcieli uczestniczyć w tych wyborach. Natomiast no, wybór mają bardzo, bardzo trudny w tej sytuacji. To znaczy, my też dyskutujemy z tymi wyborcami, bo ja nie ukrywam, że odebrałem przynajmniej kilkadziesiąt telefonów po wyborach z pytaniami, co teraz robić, albo z sugestiami, co powinniśmy robić. Nasi wyborcy naprawdę żywo interesują się sprawami miasta i jest mi tylko oczywiście przykro, że nie udało się jakby wejść do drugiej tury, ale liczba osób naprawdę też zobowiązuje do tego, żeby no, odpowiedzialnie jakby ten wybór przeprowadzić. Także nic więcej do dodania w tej sprawie nie mamy. Sytuacja jest trudna, ale na pewno jakiś wybór powinien zostać podjęty, nawet jeśli tym wyborem będzie brak poparcia dla jakiegokolwiek z tych kandydatów. Czy taki właśnie komunikat jasny, czytelny dla wyborców możemy się tak bardziej spodziewać w przyszłym tygodniu? Tak, to znaczy we wtorek zaplanowaliśmy konferencję prasową wstępnie, na której poinformujemy o ostatecznych wynikach konsultacji w tym zakresie. Państwo rozmawialiście już z jedną i z drugą stroną, czy z jedną? Bo w tej chwili nie rozmawialiśmy. Nie rozmawialiśmy. A proszę powiedzieć, bo mówimy też o tym, jaka będzie przyszłość miasta w kontekście no, stanowisk, tak? Czy Państwo na przykład warunkujecie poparcie którejś ze stron tym, że no, ktoś będzie miał, powiedzmy, ktoś będzie mógł zostać wiceprezydentem? Nie. Takich warunków nie ma. Od razu mogę Państwu dzisiaj powiedzieć, wyprzedzając jakby konferencję prasową wtorkową, że nie zamierzam być wiceprezydentem u kogokolwiek. Cieszę się z tego powodu. Spółki miejskie też nie są brane pod uwagę? Nie rozmawiamy w tej chwili na ten temat. Także dziękuję Państwu.